Cześć, nazywam się Marek Bugała i witam Was w kolejnym wywiadzie na moim kanale Odkryj swój talent, czyli jak być super szefem. Dzisiaj moim gościem jest Romeo Grzębowski, Chief Inspiration Officer z firmy Extended Tools, zajmującej się cyfrowymi narzędziami do rekrutacji, rozwoju oraz budowania zaangażowania pracowników w firmach. Romeo jest również partnerem w firmie Time for Team. Określa siebie jako miłośnika turkusu i nie chodzi tutaj o model zarządzania organizacją, a o jego turkusowo-perłowego, jedynego w Warszawie Harley'a Davidsona. Zapraszam serdecznie na spotkanie z Romeo Grzębowskim. Cześć Romeo, witam Cię pięknie na moim kanale Odkryj swój talent, czyli jak być super szefem. Przedstawiłem Ci już pokrótce, ale powiedz mi, bo jest takie coś, co nie daje mi tak naprawdę się skoncentrować na naszej rozmowie, dopóki się nie dowiem. Co to jest Chief Inspirations Officer? No właśnie, to znaczy, że to była dobra decyzja, bo mieliśmy dwa powody, dla których wprowadziliśmy pewną nową politykę stanowisk w naszej organizacji po dużej zmianie. Jeden powód był taki, żeby zmotywować zespół. Czyli tak naprawdę ogłosiliśmy trochę taką koncepcję, żeby każdy wybrał sobie tytuł, o jakim marzy. No ja sobie wybrałem taki. A drugi cel był taki, żeby właśnie te tytuły trochę przykuwały uwagę, zachęcały do dialogu, do rozmowy. Tak, jesteśmy organizacją sprzedażową, więc jeżeli wręczamy wizytówkę, która ma ciekawy tytuł, to natychmiast zaczyna się jakiś fajny dialog na ten temat. Super. A powiedz mi, Extended Disk, a dzisiaj Extended Tools. Współpracujemy razem od kilku ładnych lat. Ja jeszcze pamiętam cały czas Extended Disk i często mylę. Skąd ta zmiana z kolei? Przez 15 lat reprezentowaliśmy i cały czas reprezentujemy markę Extended Disk na polskim rynku. Fantastyczne są to narzędzia do badania talentów, predyspozycji. Natomiast od jakiegoś czasu mamy w portfolio również inne narzędzia, inne cyfrowe narzędzia wspierające rozwój, rekrutację i zaangażowanie. I pomyśleliśmy, że ta zmiana nazwy, trochę zmiana logo pokaże to nasze nowe otwarcie, tak? Że mamy więcej tych narzędzi i że nie będziemy jakoś szufladkowani, że to tylko ta psychometria, te testy Extended Disk. Tak? Mamy też zupełnie inne rzeczy. Super. Od ilu lat pracujesz już jako konsultant, obserwując innych w biznesie? No, może być, że to już ze 20 lat się zebrało, tak? Kawał czasu. Tak, z jednej strony konsultant, z drugiej strony menedżer, z trzeciej strony przedsiębiorca, także no, zawsze łączyłem te funkcje. Powiedz mi, tak jak obserwujesz cały świat zarządzania, tak jak obserwujesz menedżerów w różnych firmach, siebie, swoich kolegów, z którymi razem prowadzicie firmę, dwie firmy właściwie, tak? Bo to jest zarówno Extended Tools dzisiaj, jak i Time for Team. Powiedz mi, takie pytanie, które zawsze zadaję, jakie są te trzy takie główne cechy, kiedy patrzysz na człowieka i mówisz tak, to jest super szef, to jest ten rzeczywiście lider, za którym ludzie idą. Mhm. Czy możesz w ogóle takie trzy cechy wyodrębnić? Mhm. No właśnie, jako konsultant to powinienem odpowiedzieć po konsultancku. Jesteś konsultantem? Powiedz coś po konsultancku. Konsultanci zawsze odpowiedzą, to zależy, tak, it depends. I moim zdaniem to nie są trzy rzeczy, to jest trochę więcej rzeczy. Swego czasu nawet popełniłem taki model teoretyczny, taki algorytm przywództwa, który zakłada, że żeby być skutecznym liderem, to jest miks pewnych elementów. To jest między innymi twoje predyspozycje takie, nazwijmy to, osobowościowe. To jest kwestia twoich kompetencji i to zarówno tych merytorycznych w jakiejś dziedzinie, żeby być autorytetem dla kogoś, ale też tych kompetencji przywódczych, takich typowo związanych z pracą z ludźmi. To jest kwestia twoich aspiracji. Czy w ogóle chcesz? Wielu ludzi nie chce. Są siłą zmuszani w korporacjach do przyjmowania stanowisk menedżerskich i się z tym źle czują. Kolejny element to jest pewna atrakcyjna misja i wartości. Tak? Wartości osobiste, które mogą być dla innych atrakcyjne, spójne z naszymi, dlatego podążamy za tymi ludźmi. I ostatni element tej układanki to jest adekwatność tych pierwszych elementów do sytuacji, w której mam przewodzić czy zarządzać, tak? Czyli na przykład etap rozwoju firmy, wielkość tej firmy, kultura tej firmy, czy w skali krajów, czy świata, momenty historyczne, tak? Uważam, że inny typ lidera nadaje się na czas rewolucji, inny na czasy stabilne, inny dla startupu, który właśnie rusza, inny dla dojrzałej organizacji.
inny dla małej firmy rodzinnej, inny dla wielkiej korporacji, która ma wiele struktur. Czyli to zależy. To zależy. To konsultant. To zależy. Natomiast jeżeli chciałbyś taką bardziej wprost odpowiedź i nasi widzowie jakby chcieli bardziej wprost odpowiedź, jeżeli jesteś młodym menedżerem, na co teraz firmy zwracają uwagę albo powinny zwracać uwagę, jeżeli jeszcze nie zaczęły, no to warto patrzeć na najlepsze wzorce światowe i teraz wszyscy są zapatrzeni na Dolinę Krzemową, chociażby na Google'a, firma, która robi mnóstwo badań na temat tego, co jest skutecznym przywództwem, jakie są najskuteczniejsze zespoły w ich organizacjach i tu są ciekawe wyniki. Jakby pierwsza rzecz, może zacznijmy od zespołów. Co decyduje, że wewnątrz organizacji Google'a jedne zespoły są bardziej skuteczne, inne mniej? I przebadali tam naprawdę setki zespołów i porównywali różne parametry. Długo nie mogli dojść, co jest tym takim wyróżnikiem. I w końcu doszli, że tym najważniejszym elementem, bardzo zaskakującym, okazało się poczucie bezpieczeństwa. Najlepsze wyniki w takiej firmie, która wymaga kreatywności i innowacyjności. Było poczucie bezpieczeństwa rozumiane jako to, że pracując w tym zespole nie muszę nikogo udawać. Nie muszę przywdziewać jakiejś maski. Nie tracę energii na politykę. Tylko mówię to, co myślę, tak? I mogę się skupić maksymalnie na celu, na zadaniu, na właśnie zgłaszaniu pomysłów. Tak? Wiem, że nawet jak że moje pomysły może nie są, nawet jeżeli nie są najlepsze, to nie zostaną od razu skrytykowane, nie będę się z tym czuł źle, tak? Tylko jakiś proces zostanie uruchomiony. I to jest niesamowite. Tak? To może być ciekawa lekcja dla nas. Jeżeli oczywiście chcemy, żeby nasza firma była innowacyjna, kreatywna i ma do czynienia ze skomplikowanymi projektami. Tak? Może to nie będzie pasowało do zespołów czy działów, gdzie jest potrzebna praca rutynowa, powtarzalna, może nie, tak? Ale tam, jeżeli chcesz innowacji, chcesz kreatywności, to jest bardzo ważne. Ale poczucie bezpieczeństwa, czy to nie jest też tak, że to jest jakby minimalizacja ryzyka, a powiem Ci, Marcin Kulesza powiedział tak, że ludzie potrzebują nie czuć tego, że mają strach, czyli to jest poczucie bezpieczeństwa. Podzielił to na takie trzy elementy. Komunikacja, żeby mówić wprost i otwarcie o wszystkim, co się w firmie dzieje. Z drugiej strony też wskazał takie elementy jak to, że nie bój się podejmować ryzyka albo nie bój się być kreatywnym. Nikt cię za to nie ukarze. Czy to jest właśnie tego typu podejście, że ci ludzie tego typu podejścia potrzebują dzisiaj? Dokładnie, to jest ten sam element, trochę inaczej nazwany. A to od strony zespołów, natomiast od strony liderów, tak od strony menedżerów. To, co Google powiedział, szczególnie dla młodych menedżerów, kogo oni szukają, na co zwracają uwagę. I tutaj na pierwszym miejscu postawa i wartości. Okay. Postawa rozumiana szczególnie w tym kontekście takim tak zwany growth mindset, ta postawa otwartości na naukę, tak? Że szukają ludzi, którzy cały czas się uczą. Szukają ludzi, którzy mogą się przyznać, że nie umieją wszystkiego. Szukają ludzi, którzy też u innych widzą, że mogą się czegoś nauczyć. Tak? Że to nie jest tak, że już mam dane talenty, predyspozycje i koniec, nadaje się, nie nadaje się. Nie, że mogę się czegoś uczyć, tak? że nie boję się, że w otoczeniu ludzie będą ode mnie mądrzejsi. Naturalna chęć rozwoju, tak? Czyli naturalna chęć rozwoju i poszukiwanie tego nawet w porażkach, szukanie raczej sposobu na bycie lepszym w następnym podejściu, a nie załamanie się. Na doskonalenie się. Tak, na doskonalenie się. Więc to jest numer jeden, połączony z wartościami, ale nie tymi wartościami, które firmy wyklejają tam plakaty na ścianie, tylko tymi moimi wartościami osobistymi i bycie z nimi w zgodzie. Tak? Mówię to, co myślę, a robię to, co mówię. Tak? To jest ważne. Tu taka anegdota, nie można, że widzieliście na moim ulubionym fanpage'u Mordor na Domaniewski. Swego czasu było zdjęcie jednego z korytarzy z biurowca warszawski Mordorze, gdzie były te plakaty z wartościami. Jeden z plakatów spadł. Spadł na korytarz. Bodajże było zaufanie. I on tak leżał przez parę tygodni, nikt go nie podniósł. Tak? Takie zdjęcie właśnie tam padło. A my wiemy, że to prawdziwe zdjęcie, nie fake, bo akurat mieliśmy okazję w tej organizacji kiedyś przebywać. Także nie plakaty na ścianie ani na www, tylko wartości osobiste lidera. To, co jest wewnątrz, tak? To jest ten numer jeden. Tak? A na kolejnych miejscach z tych najważniejszych rzeczy to na przykład inteligencja emocjonalna. Tak? Jakby rozumienie innych ludzi.
wpływanie na nich, tak? W taki świadomy sposób. Nie manipulacja, tak? Ale bardziej właśnie motywowanie ludzi w taki sposób, jak oni chcą być motywowani. Mm-hmm. Cały trend teraz w zarządzaniu związany z personalizacją. Mm-hmm. Twój pracownik jest jednostką, traktuj go jak jednostkę, zrozum go, poznaj go, porozmawiaj z nim prywatnie, co go motywuje, co go inspiruje, do czego on aspiruje, tak? I pozwalaj mu to realizować w firmie. Jeżeli będzie mógł to realizować w firmie, jednocześnie realizując cele firmowe, to zostanie tam na długo i będzie realizował projekty z wielkim zaangażowaniem. Ale jakże to trudne, połączyć z jednej strony cele firmowe, które w 90% opierają się dzisiaj w dzisiejszym świecie na słynnych już przeze mnie bardzo często krytykowanych KPI-ach, a z drugiej strony na jak to połączyć z tymi celami indywidualnymi, jak znaleźć ten motywator dla człowieka, któremu z drugiej strony stawiamy w celach zrób 300, zrób 200, zrób 500. Nie jest to łatwe, natomiast Simon Sinek mówi start with why, tak? Zacznij od dlaczego. Okay. Dlaczego ja mam zrobić te 500? Dlaczego ja mam to zrobić 300? Może ja zrobię nie 300, tylko 450, jeżeli będę wierzył, że dzięki temu, w cudzysłowie, świat stanie się lepszy. Okay. Jeżeli ta firma produkuje coś, co naprawdę ja się z tymi utożsamiam, daje to jakąś wartość, jestem dumny, wracam do pracy i mogę powiedzieć rodzicom, co ja robię wartościowego, to ja będę oddawał swoją duszę, żeby to zrobić. Tak? Takim przykładem, może nie jest to najbardziej lokalny przykład, ale przykład jest amerykański, linie lotnicze Southwest. Mm-hmm. One przeszły ten cały proces i dyskutowali tam, co my tak naprawdę robimy. Oni pomyśleli tak, że my jesteśmy, jak tworzyliśmy tę linię, byliśmy niezadowoleni z tego, że ludzie w Ameryce, którzy często podróżują, płacą za to koszmarne pieniądze, szczególnie lotnicze podróże. Tam kiedyś bilety najtańsze tak, kosztowały kilkaset dolarów, tak, czy tysiąc dolarów i więcej. W związku z tym nie było stać może raz w roku, żeby odwiedzić rodzinę w innym stanie. Tak? Mm-hmm. A to wiadomo, że jest społeczeństwo bardzo mobilne. Tak? I założyciele Southwestu mówią tak, a może jakby nam się udało wprowadzić taki model biznesowy, gdzie te bilety będą tańsze, ludzie często będą się odwiedzać. Tak? Relacje między ludźmi będą częstsze. Tak? Na dodatek chcemy to zrobić tak, żeby ta podróż była przyjemna. Mm-hmm. I nie będziemy tego robić jakimiś orzeszkami, przekąskami darmowymi i tak dalej, tylko zrobimy to, żeby personel był miły, był fajny. Tak? Okay. Jak wejdziecie na YouTube, wpiszecie Southwest Airlines, zobaczycie mnóstwo fajnych filmów, jak na przykład stewardzi na pokładzie przekazują procedurę bezpieczeństwa rapując. I nie robią tego dlatego, że szef im kazał. Robią to dlatego, że się bawią w pracy. Tak? Że to jest fajna praca, ktoś im pozwolił być sobą. Super. Tak? I to jest ten kierunek. Powiedziałeś o dwóch takich bardzo ważnych elementach na przykładzie Google'a. Z jednej strony to jest to, żeby ludzie nie bali się, tak? Bo to mówiłeś o zespole, o tym, żeby ludzie tak naprawdę, którzy nie mają przed sobą lęku, czy mają to bezpieczeństwo, tak? Są w stanie się rozwijać dwa razy lepiej, aniżeli w innych zespołach. Z drugiej strony powiedziałeś też o tym, że ważnym jest inteligencja emocjonalna i to, żeby każdego traktować jak jednostkę. Co jeszcze z tych takich googlowych elementów dla Ciebie jest istotne? Który byś jako trzeci wybrał? To, co tam jest jeszcze istotnego, to jest coś, oczywiście teraz mamy spalone wszędzie słowo coaching z różnych powodów, natomiast podejście coachingowe w zarządzaniu rozumiane jako tak, że jeżeli przychodzi do mnie pracownik z tematem, to ja nie daję mu gotowej odpowiedzi i decyzji, jak masz robić, tylko zadaję mu pytania w stylu coachingowym, ok, a jak ty byś to widział, jak masz na to pomysł, tak? Pomagam mu rozkminić temat, tak, ale idealnie by było, żeby zostawić decyzję po jego stronie. Po to, żeby budować jego autonomię, żeby on za każdym razem przychodził do mnie z ważniejszymi tematami. Tak, tylko nie uważasz teraz tak w naszym świecie, czy ten świat coachingowy jest bardzo trudny, bo coaching jest bardzo trudnym zagadnieniem i dlatego w Polsce jest nie do końca zrozumiany ten świat, dlatego że dzisiaj mamy mnóstwo osób, które nie do końca w tej dziedzinie się odnajdują. Tak. Ale czy to nie jest taki właśnie mentoring, takie patrzenie na ludzi i pozwalanie właśnie też popełniać błędy z jednej strony, z drugiej strony pytać się ich o zdanie, z trzeciej strony sugerować albo podpowiadać, znajdź inne rozwiązania do tego, tak? Okej, okay, jak zwał, tak zwał, możemy to nazwać podejściem mentoringowym, możemy podejściem coachingowym. Jak gdyby istota jest ważna tutaj, że to ma być dialog. Mm-hmm. I na dodatek jak gdyby trend, który idzie do nas z całego świata, wywołany przez
zjawisko i słynny buzzword VUCA, tak, że mamy ten świat taki bardzo zmienny, nieprzewidywalny, złożony i tak dalej, że im bliżej decyzja jest frontu klienta, tak, pola walki, tym jest lepsza decyzja. W związku z tym to, czego muszą się oduczyć dzisiejsi menedżerowie z dużym doświadczeniem, to jest podejmowania wszelkich możliwych decyzji. Tak? A podejmowanie tylko tych decyzji, które są najistotniejsze, najstrategiczniejsze, tak? I jakby delegowania decyzji na jak najniższy poziom, na jaki się da. Po to właśnie, żeby wywoływać tą autonomię u ludzi, energię, zaangażowanie, żeby się identyfikowali z tymi decyzjami, wtedy będą je realizowali z większą pasją. No to chyba najtrudniejsze zadanie, delegowanie zadań tak, żeby jeszcze z drugiej strony nie czynić osoby odpowiedzialnej za popełnione błędy, a brać tę odpowiedzialność na siebie jako na osobę, która takie zadania zdelegowała. To jest bardzo trudne. Ja sam cierpię z tego tytułu. Uczę się od kilku lat i na pewno moi współpracownicy w zespole powiedzą, że jeszcze jest daleko do ideału, ale no, pracuję nad sobą. To właśnie to, że to moje poczucie jakiejś tam potrzeby kontroli, tak, perfekcji, gdzieś tam mi wpajane przez lata, gdzieś tam u mnie cały czas rezonuje, ale ono w dłuższej perspektywie to ono zabija rozwój firmy, a nie wspiera rozwój firmy. Tak? Ja to zrozumiałem już jakiś czas temu, ale no, wprowadzam to w życie z jakimś tam trudem. No jest to zmiana. Słuchaj, podsumowując, tak, z jednej strony... Tylko jeszcze zapomnieliśmy o jednej rzeczy, która szczególnie w Polsce jest istotna i ona jest chyba... Nie powiem, że najłatwiejsza do wprowadzenia, najłatwiejsza do zapamiętania i najłatwiejsza może do ćwiczenia. A mianowicie informacja zwrotna i chwalenie. Słynny feedback. Słynny feedback, tak? Czyli jak gdyby, jeżeli jesteś młodym menedżerem i chcesz szybko zrobić progres w swojej karierze, często chwal ludzi. Oj, ale to z tym mamy chyba kulturowy problem. Ja nawet na ten temat jeden z odcinków poświęciłem, jak jest trudno jednak pochwalić człowieka, pochwalić pracownika. Ludzie mówią, ale to się wiąże od razu z tym, że pracownik przychodzi i się spyta, a gdzie podwyżka, skoro robię tak dobrze? No, to jest w głowie, tak? To jest nasze jakieś ograniczenie w głowie, boimy się tego, a to nie zawsze tak jest. W większości przypadków nie o to chodzi. Nie, świetnie. Ludzie chcą otrzymywać informację zwrotną, szybciej się uczą, popełniają dzięki temu mniej błędów. Ja sam wiem, że ja za mało chwalę, często dostaję taki feedback, natomiast nie chcę się tutaj rozgrzeszać, natomiast ponieważ od 15 lat, chociażby używając oceny 360 stopni, przebadaliśmy tysiące menedżerów w Polsce, to w zasadzie w każdej organizacji, w której wprowadzamy taką kompetencję do pomiaru, jak właśnie informacja zwrotna, jest takie tam stwierdzenie pod tytułem często udziela pozytywnej informacji zwrotnej. To jest najniżej oceniany wskaźnik w większości projektów w Polsce, które prowadzimy. Okay. Tak? Jest to jakieś ograniczenie kulturowe, natomiast no to nie znaczy, że tak ma zostać. Tak? To jest bardzo silny motywator i stosunkowo tani. Ja nie mówię, że on jest łatwy do wprowadzenia emocjonalnie, ale jest tani. On cię nic nie kosztuje. Tak? Tak. Zacznij dostrzegać u swoich ludzi to, co zrobili dobrze. Nie udzielaj jakichś takich sztucznych pochwał tylko dla pochwały, tak? Znajduj konkretne rzeczy, tak? Prawdziwe. One nie muszą być od razu gigantycznymi sukcesami. To mogą być proste rzeczy. Pochwal kogoś za to, że punktualnie przychodzi do pracy. Tak. To są fajne rzeczy, tak? To znaczy chwalenie ludzi jest moim zdaniem jednym z największych problemów, jakie polscy menadżerowie mają. I to jest coś, do czego zachęcam, dlatego że jesteśmy naturalni w udzielaniu feedbacku negatywnego, natomiast w tym znalezieniu pozytywnych aspektów pracy ludzi i tak dalej, to jest rzeczywiście kopalnia rzeczy do zrobienia. To może być ten punkt przyłożenia dźwigni, tak? Że zrobisz tu jedną rzecz i zobaczysz szybko progres. Tak. I to się z tym zgadzam w 100%. Cóż, podsumowując, tak, jeśli chodzi o te wartości, które właściwie cechy, które powinien mieć super lider, super szef, fajnie ubrałeś to z jednej strony, mówiąc, że oczywiście to zależy od jakości, wielkości, struktury organizacji, tego, czym się zajmujemy, czy musimy mieć pracę bardziej analityczną, czy pracę bardziej inspirującą, chociażby ludzi, co sam jako Chief Inspirations Officer dobrze wiesz. Z drugiej strony te wartości Google'a, które wskazałeś, są fantastyczne, czyli to, żeby ludzie czuli się bezpiecznie w swojej pracy. Drugim elementem to, żeby mieć tą emocjonalną inteligencję, widzieć każdego jako jednostkę w organizacji, a z drugiej strony tak przyznawać, tak jakby wyznaczać cele, żeby one były z tym spójne. Ta wewnętrzna
chęć, kultura i wartości, które wyznajemy w sobie. No i to, co zapiałeś klamrą, to wszystko to w większości później widać właśnie na tym, jak człowiek udziela feedbacku, w jaki sposób funkcjonuje w całym zespole i w jaki sposób ten feedback rozwija lub demotywuje ludzi lub ich motywuje. Tak? Do tego wszystkiego możemy dołożyć taki trend, który się nazywa personalizacją zarządzania, tak? Że jakby traktuj ludzi każdego indywidualnie. A żeby to zrobić, to trzeba z ludźmi rozmawiać, żeby ich poznać. Tak. Zamiast zajmować się exit interview z pracownikami, którzy już odchodzą, zainwestujcie czas w tak zwany stay interview. Tak? Rozmawiajcie z ludźmi, póki tu są, co ich interesuje, co lubią, czego nie lubią, co im się podoba w obecnej pracy, tak? Z jakich zadań są dumni, z czym mają wyzwania. Tak? I reagujcie na bieżąco. Tak? Jakie zmiany byście wprowadzili, jeżeli jakie zmiany byście wprowadzili? Mielibyście tak? możliwość. Tak? Tak. Także to jest też kierunek, który my się firmowo coraz bardziej zajmujemy, idziemy w kierunku właśnie słuchania pracowników. Wprowadzamy nowe narzędzia, super, które pozwalają to bardzo na bieżąco monitorować. Tak? Jakby odchodzi trend, jest bardzo passé, takie roczne badanie opinii pracowników, tak? No bo badamy co roku, potem przez następne 3 miesiące analizujemy wyniki, robimy grupy fokusowe, powstają action plany, no już do 1,5 roku minęło od czasu, kiedy ludzie się wypowiedzieli, potem tych action planów jeszcze nie wdrożymy i ludzie są sfrustrowani, że nic nie zrobiliśmy, tak? Lepiej zadać jedno pytanie, 2, 3, zrobić coś z tym, dopiero wtedy zadać następne pytanie. Zwłaszcza, że przy świecie typu, tak jak powiedziałeś, WUKA, tak? Bardzo możliwe, że zanim zrobimy już te 2 czy 3 zadania, świat skręci nie w tą stronę i kolejne już byłyby zupełnie bez sensu albo szłyby zupełnie nie tym kierunku, w którym powinna iść organizacja. To dzięki Ci wielkie, a Was zapraszam do komentowania, niezgadzania się, zgadzania się z naszymi pomysłami, z naszymi wypowiedziami, zarówno na Facebooku, LinkedInie, jak zwykle pod filmem na YouTubie. Na dziś to tyle. Naszym gościem na kanale Odkryj swój talent, czyli jak być super szefem, był Romeo Grzębowski. I zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Dzięki.